co dają panu nowe technologie? No, szybkość, łatwość, mniej napracujemy się, mądrzejsze wybory dokonujemy, mądrzejszych wyborów dokonujemy, a więc ułatwia nam życie, pomaga. Pan prowadził na Wirtualnej Polsce, między innymi na Wirtualnej Polsce był wideoblog pana prezydenta Lecha Wałęsy. Proszę mi powiedzieć, co dawał panu blog? Ja jestem od urodzenia praktykiem i korzystam ze wszystkiego, by ułatwiać sobie życie. A jeśli chodzi o informacje, bo to jest w dziedzinie informacji, no to mi ułatwia dojście ewentualnie oceny mojej pracy, ale tylko pracy, a nie zabawy. Interakcja z użytkownikami, bo często wiadomo, że pod każdym wpisem bądź pod jakimś materiałem pojawiają się różnorodne komentarze, jedne pozytywne, drugie negatywne, ale na pewno pozwalają ludziom wiedzieć, i czym się pan zajmuje na co dzień. Czy spotkał się pan z jakimiś, czy ma pan jakieś spostrzeżenia, jeżeli chodzi o takie komentarze, które pojawiają się w internecie? Większość jest ludzi normalnych, a więc dyskutują, mają wątpliwości, uwagi, ale zauważyłem, że jest paru zawodowców, których ktoś ustawia, jakieś grupy, które próbują walczyć, tępić, denerwować, irytować. Zawsze w każdej dziedzinie na początku był chaos, był bałagan. I w informacji też, w komputerach też. Ale zawsze porządkowaliśmy. Nawet Pan Bóg na początku miał chaos w całym wszechświecie. I uporządkował wody, góry i lasy i tak dalej. Mieliśmy problem, kiedy samochody wchodziły do użytku. To przed samochodem ktoś biegł dzwonkiem, dzwonił, żeby ludzi nie rozjechać. Ale powoli uporządkowaliśmy przez przepisy i drogi odpowiednio budowane. Podobnie mamy z internetem, też jest na razie chaos, z tym, że każde nowe jakieś rozwiązania są bardziej skomplikowane. I tu jest problem, jak to zrobić, żeby to było bardziej pożyteczne, żeby ludzie korzystający byli odpowiedzialni, by właśnie nie zawodowo irytowali, by nie psuli zawodowo tego, tylko żeby wiadomo było, że w tym miejscu to poważnie się rozmawia, a w innym miejscu mniej poważnie. Jestem przekonany, że uporządkujemy informacje, uporządkujemy internet, dlatego że nie można robić skandali, niszczyć ludzi, bo to mamy służyć, a nie niszczyć.